Kadło Maklerskie The Broker. Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj 6 czerwca, zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Zaczynamy. Przed nami rynek S&P 500. W ostatnich dniach giełda amerykańska notuje bardzo wzrosty, które są spektakularne, spowodowane wzrostem głównie akcji technologicznych, które są powiązane ze sztuczną inteligencją. Czyli można powiedzieć, trwa taka gorączka i ona jeszcze może potrwać w czasie. Także zobaczmy, jak możemy to wykorzystać, zobaczmy, gdzie jesteśmy, jak to wszystko wygląda. Na szerokim rynku, czyli szeroki indeks S&P 500, nie widać takich wzrostów. Od początku maja do szczytu widzimy wzrost jedynie 5%. Tak naprawdę wzrost był spowodowany ostatnimi tutaj sesjami, czyli cały maj, cały kwiecień nic się nie działo, natomiast delikatne wzrosty w ostatnich dniach. Natomiast to wszystko sprowadziło szeroki indeks amerykański nie gdzie indziej, tylko w tym momencie testuje szczyty z sierpnia zeszłego roku to raz. Jest to poziom oporu, który gdzieś tam zwiększa prawdopodobieństwo korekty z tych poziomów dla S&P 500 i równocześnie jesteśmy na poziomie oporu wynikających z linii, gdy połączymy szczyty z grudnia, z lutego i w tym momencie wczoraj widzimy reakcję, ale jedna reakcja to jeszcze za mało, żeby coś tutaj przesądzić. Natomiast poziom oporu faktycznie jest. Jeśli spojrzymy na wspomniany indeks akcji technologicznych, czyli bardzo popularny ostatnio Nasdaq, widzimy, że wzrosty są dwukrotnie większe. Czyli od początku maja do aktualnego szczytu wzrosty ponad 10%, czyli Nasdaq także będzie niedługo znajdował się blisko szczytów. Ostatnie szczyty z sierpnia to już dawno Nasdaq pokonał, natomiast kolejne szczyty to jest marzec zeszłego roku, czyli tutaj jesteśmy wyraźnie powyżej linii trendu wzrostowego i ta sytuacja dla Nasdaqu może jeszcze potrwać, bo jeśli coś jest w trendzie, w impulsie, prawdopodobieństwo ruchu kontynuacji istnieje i to niemałe, natomiast też nie warto gonić czegoś, co już nam gdzieś tam ucieka. Zawsze przyjdzie czas na korektę, tak? Tak, tej korekty można się spodziewać i gdy ona nadejdzie, nie można się bać, żeby zareagować i ją wykorzystać. Zobaczmy, jeśli notowania będą się zbliżać chociażby do linii trendu, to będzie to doskonała okazja, żeby wykorzystać taki ruch, a nie gonić coś, co jest na szczytach i bardzo wzrasta prawdopodobieństwo jakiegoś cofnięcia chociaż na kilka sesji giełdowych. Nvidia przykuwa największą uwagę inwestorów. Wzrosty są bardzo spektakularne. Nvidia pokonała szczyt wszechczasów. Proszę zobaczyć, jak bardzo dynamicznie. Natomiast też równocześnie wzrosty są z olbrzymią luką wzrostową. Generalnie luki lubią być zamykane, czyli też zwiększa się nam coraz bardziej prawdopodobieństwo korekty dla Nvidia. Także tutaj trzeba na to uważać. Rynek jest wykupiony, przegrzany już i oczywiście wzrosty dalej mogą być kontynuowane, ale niekoniecznie na najbliższych sesjach giełdowych. Także tutaj rynek jest wykupiony i warto o tym pamiętać. Kolejne akcje gigantów, Apple także pokonał, testuje w tym momencie szczyty wszechczasów, czyli widzimy te olbrzymie korporacje powiązane ze sztuczną inteligencją. Cieszą się ogromnymi wzrostami. Microsoft bardzo blisko szczytu wszechczasów. Czyli tak wyglądają te mega caps, najbardziej popularne, szczyty wszechczasów. Dużo gorzej, choć nie możemy o nich zapominać, plasują się inne spółki amerykańskie. Tutaj na wykresie przed nami małe i średnie spółki. Jest to fundusz o tickerze IWN, jest to fundusz BlackRocka, który stanowią średnią z 2000 akcji, czyli bardzo duży koszyk drobnych firm i za pomocą tego ETF-u można uzyskać ekspozycję. Gdzie jesteśmy? ETF testuje średnią 200, generalnie średnia 200 na wykresie dziennym stanowi takie wyznaczenie trendu, gdzie jesteśmy. Od szczytu zeszłego roku ten fundusz do dołka stracił na wartości 30% i gdzieś tam jeszcze jesteśmy bardzo blisko poziomów minimalnych. Natomiast trzeba pamiętać,
iż spadki zostały wyhamowane, tak? Czyli od czerwca zeszłego roku nie ma spadków, trwa konsolidacja, ruch boczny i w tym momencie trwa próba wzrostów, tak? Czyli tutaj mamy ostatnią sesję, prawie ostatnią sesję, bardzo ładne wzrosty, świeca tutaj, która próbuje pokonać tą średnią 200, czyli olbrzymie korporacje przykuwają uwagę, ale nie zapominajmy o drobnych firmach, drobnych spółkach, które może nie są teraz na czasie, ale warto być może dywersyfikować w nie swoje inwestycje, dlatego iż jakby technicznie nie wyglądają źle, a jeśli nadejdzie dobre momentum, to my już będziemy w inwestycji. Oczywiście każda inwestycja jest związana z ryzykiem i trzeba to wszystko wyważyć. Kolejne ETF-y, które mogą i kiedyś nie tak dawno przykuwały bardzo dużą uwagę, to są fundusze wysoko innowacyjne, akcji wysoko wzrostowych, ARK Invest. Największym funduszem jest ETF o tickerze ARKK. I proszę zobaczyć, wykres tego funduszu jest książkowym takim egzemplarzem psychologii inwestora, czyli była to po prostu bańka, która pękła, czyli mieliśmy tutaj wzrosty ponad 300% bardzo szybko, natomiast teraz całe te wzrosty zostały już zniesione, czyli tutaj już nikt nie chce znać tej firmy, tego funduszu, tych firm, które stanowią skład tego ETF-u. Natomiast też trzeba pamiętać, iż dołek notujemy na początku maja zeszłego roku i ten dołek poziom dna jest zachowany. Od dołka do szczytu teraz mamy odbicie 50%, czyli tutaj na wykresie jest bardzo mały ruch, ale jeśli zmierzymy to w procentach, jest on całkiem spory. I też niby nic się nie dzieje, natomiast notowania na wykresie dziennym już pokonały średnią 200, czyli widzimy, iż momentum po prostu się zmieniło. Nie ma tutaj jakichś drastycznych wzrostów i nie ma powrotu do popytu. Tego wszystkiego jeszcze nie ma. Ale powoli układa się jakieś tam momentum zupełnie inne niż mieliśmy jeszcze niedawno. Jeszcze niedawno byliśmy pod bardzo dużą presją sprzedażową. Wszystko to było bardzo ściśle powiązane z rosnącymi stopami procentowymi, z rosnącą inflacją, a to było bardzo niekorzystne, jeśli chodzi o akcje, które są wysoko innowacyjne, wysoko nastawione na wzrost firmy. To było bardzo niekorzystne środowisko. Okej, dobrze, jedziemy dalej. Obligacje, którym takim benchmarkiem dla obligacji jest TLT, obligacje 20-letnie amerykańskie. Tutaj ten ETF ma duże problemy z kolei z pokonaniem tej średniej 200 na wykresie dziennym, tak? Czyli widzimy średnia 200 na wykresie dziennym, stopy procentowe mają tutaj spadać. Maleć, przejdźmy może w takim razie do tego wykresu, czyli rentowność amerykańskich obligacji zamknięta jest poziomem oporu, poziomem wsparcia i jeśli będziemy obserwować spadek z tych poziomów, to TLT może liczyć na wzrosty. Póki co nie widać tego spadku. Ostatnio mieliśmy wzrost, reakcja na poziomie oporu to fakt. Tylko jeszcze nie ma rozstrzygnięcia, nie widzimy zdecydowanych spadków i dlatego nie widzimy wzrostów, jeśli chodzi o obligacje. Także musimy tutaj być cierpliwi i zobaczyć, jakie będzie tutaj rozstrzygnięcie. Na ten moment jeszcze nie ma żadnych pozytywnych informacji, jeśli chodzi o obligacje. Przejdźmy zatem do Bitcoina. Bitcoin, wykres 8-godzinny. Widzimy, iż w dalszym ciągu trwa korekta. Korekta, kiedy to Bitcoin przetestował poziom 30 tysięcy, jest to kluczowy poziom oporu dla Bitcoina i jeszcze trwa korekta z tych poziomów. Natomiast tuż znajdujemy się blisko kluczowego poziomu wsparcia, którym jest poziom 25 tysięcy. Równocześnie, czyli jest to poziomy 25 tysięcy wynikający ze zwiększonych obrotów i wynikający z tego po prostu, że to był poprzedni szczyt, jeszcze raz był testowany kilkakrotnie, tak? Czyli mamy to jeden poziom w poziomie, że tak powiem, i drugi poziom wynikający tutaj z linii wsparcia, czyli Bitcoin jest na poziomie wsparcia, choć nie wygląda
dobrze i pozytywnie po tak mocnej świecy spadkowej. Natomiast poziom wsparcia jest i musimy, nic nie musimy, ale dobrze jest o tym pamiętać. Spójrzmy na indeks dolara. Indeks dolara kontynuuje swoje wzrosty. Może nie kontynuuje, bo widzimy ostatnie świeczki gdzieś tam bok, ruch boczny, ale to, co dzięki tutaj jasno narysowanej mapie widzimy, iż zostało zapoczątkowane momentum wzrostowe dla dolara. Jeśli coś jest zapoczątkowane, to właśnie dlatego jest to fajne dla nas do analizy, iż ma olbrzymie szanse kontynuacji momentu, które zostało zapoczątkowane, tak? Światło mi gaśnie. Czyli tak to wygląda. Mimo że jest aktualna korekta, jest większe prawdopodobieństwo, iż dolar w dalszym ciągu będzie się umacniać, tak? A skoro tak, jeśli posiadamy swoje środki w złotówkach, to też jest cenna informacja, bo wiemy, iż być może jest całkiem dobry czas na kupno dolara. Na pewno nie jest to najgorszy czas, dlatego iż nie tak dawno dolar był jeszcze po 5 zł, czyli od tego czasu dolar stracił na wartości aż 17%, także bardzo dużo. Także jeśli ktoś czekał na kupno dolara, i to być może nie jest najgorszy moment. Jedziemy dalej, czyli surowce. Ropa, uran, złoto, srebro. Zacznijmy od ropy. Mamy spadki na ropie w ostatnich tutaj. To jest kontrakt futures, czyli mamy notowania także i z dzisiaj, tak? A dzisiaj mamy spadki. Dzisiaj mamy kontynuację spadku. Już tutaj Państwu przygotowałam pewne informacje. Czyli w dniu dzisiejszym została podana informacja, iż która została zainterpretowana negatywnie, jeśli chodzi o wzrost na świecie, ponieważ Arabia Saudyjska obcięła produkcję, wydobycie ropy. Jest to największe takie obcięcie, że tak powiem, może niezgrabnie, podaży od wielu lat. I taka informacja jest oczywiście bardzo negatywna, jeśli chodzi o ceny ropy, ponieważ sygnalizuje słabość ekonomii, słabość gospodarki. Czyli tu jesteśmy teraz, to jest wykres 8-godzinny, czyli jest to zbliżenie. Przejdźmy na wykres dzienny w takim razie. OK. W wykresie dziennym przypomnę dla tych z Państwa, którzy nie oglądali materiałów wcześniej, w długim terminie widzimy na ropie potencjalną formację jeszcze większych spadków niż mieliśmy do tej pory. Jest to formacja głowy i ramion. Jest to formacja, która zapowiada zmianę trendu. Czyli mamy tutaj ramię, głowę i ramię. I w tym momencie, gdy poziom 64 dolary zostanie przełamany, będzie to sygnał, iż po prostu formacja ma ogromne prawdopodobieństwo zadziałania. To wiemy. Drugą, co widzimy, to iż notowanie znajduje się poniżej średniej 200, czyli to, co dzisiaj Państwu prezentuję jako taki wyznacznik, gdzie dane aktywo jest, i wyraźnie notowania znajdują się poniżej średniej, czyli nie widać tutaj popytu ani pozytywnych informacji. A po trzecie, widzimy, iż trwa walka na tym poziomie wsparcia, natomiast każdorazowe dojście do tego poziomu wsparcia, czyli dolne ograniczenie, nie skutkuje niczym pozytywnym. Czyli mieliśmy pierwsze podejście, pierwsze odbicie, wzrosty, drugie, dużo mniejsze odbicie. No i teraz zobaczymy, jak tutaj będzie dalej się rozstrzygać. Ale to, co widzimy na teraz, nie napawa to optymizmem. Ale różnie może być. Wszystko może się zmienić, tak jak na przykład zaczyna się nam zmieniać, jeśli chodzi o uran, tak? Czyli jeśli spojrzymy na uran z punktu widzenia analizy długoterminowej, to mamy praktycznie bardzo podobną sytuację, czyli ceny wyrysowały potencjalną i tu i tam formację głowy i ramion. Natomiast w tym momencie zaczyna się pojawiać dużo większa nadzieja, pojawiły się wzrosty, pozytywne informacje i zaczyna to już wyglądać inaczej. Wszystko przed nami, czy te wzrosty, które trwają na uranie, będą kontynuowane, tak? Czyli o co chodzi? Przejdźmy, gdzie ja tutaj mam otwarte.
Senat przyjął taki program pomocowy, jeśli chodzi o wdrażanie energii nuklearnej w Stanach Zjednoczonych. I ta informacja była bardzo pozytywnie zainterpretowana przez giełdę, tak? Czyli możemy tutaj zobaczyć Cameco Corporation, wzrost 14%, Uranium Energy 22%, i inne Energy Fuels 11%. Zobaczmy, jak to wygląda ponownie na wykresach. Uran, czyli ETF na uran. Podobna sytuacja. Natomiast teraz notowania po tych wzrostach, czwartek, piątek, przełamały średnią 200, czyli jest to bardzo pozytywne rozegranie. I tutaj jest to zupełna nowość, zmiana, jeśli chodzi o momentum, które cały czas było tutaj w grze. No i notowania teraz testują linię trendu spadkowego i tą czerwoną. I równocześnie tą linię, która także stanowi opór. Nie możemy równocześnie powiedzieć, że już wszystko się zmieniło i teraz będziemy kontynuować tylko wzrost na uranie, bo to jest jeszcze niepowiedziane, tak? Czyli tutaj musimy mieć bardziej trwałe wzrosty. Świeczki dzienne muszą zamknąć się powyżej tej linii oporu i dopiero wtedy będziemy mogli mówić, że faktycznie formacja prospadkowa głowy i ramion jest już zanegowana, nie ma racji bytu. W tym momencie możemy powiedzieć, iż jest bardzo silny retest tego wszystkiego po tak silnych wzrostach, czyli w przeciągu dwóch, trzech sesji giełdowych na ETF-ie wzrost 13%, jest to bardzo dużo i pojawiła się informacja, która to wspiera, czyli zupełnie inna sytuacja, nowość, jeśli chodzi o uran i wszystkie spółki powiązane z uranem, czyli warto się tym zainteresować z pewnością. I na koniec metale szlachetne, szczególnie złoto, bo srebro nie ma tutaj żadnych dobrych poziomów, jeśli chodzi o analizę techniczną. Natomiast złoto i owszem. Zobaczmy na złoto wykres dzienny. Widzimy całkiem plastyczny kanał taki, z którym znajdowały się notowania złota od 2020, czyli ostatnie 3 lata możemy połączyć dołki, mamy linię wsparcia i równoległa do tego linia oporu, która została przełamana i w tym momencie trwa test już po drugiej stronie, czyli dawniejszy opór stanowi teraz wsparcie. I widzimy zatrzymanie tutaj cen złota, co gdzieś tam jest całkiem pozytywne. Czyli przypomnijmy, złoto tak naprawdę testuje szczyty wszechczasów, tak? Czyli po impulsie wzrostowym trwała korekta przez ostatnie 3 lata, ruch boczny, to co widzimy tutaj, zamknięcie w takiej formacji flagi, pozytywne przełamanie, teraz retest. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Kluczowy poziom to jest ten poziom rejon 2000 dolarów, czyli tu jesteśmy, jeśli chodzi o złoto, poziom wsparcia wyraźnie zaznaczony. Jeśli chodzi o srebro, nie widać tutaj żadnych takich poziomów. Pa korekta po dojściu do poziomu oporu. Dalej powyżej średniej 200, czyli widzimy, iż momentum jest tutaj całkiem pozytywne, zarówno do złota, jak i dla srebra. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli materiał się podoba, zapraszam do pozostawienia lajków. Tymczasem życzę Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.